Wykryto odpalenie broni atomowej. Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku z Heroes of the Storm 2.0 beta. Tym razem zgodnie z obietnicą przedstawię wam, jak to wygląda w grze, tak po prostu. Te wszystkie malunki, spraye, graffiti. Weźmiemy sobie ruszofą, bo jesteś kobietą. Kunia, tobie damy żółtego. Whatever. Flagę warcraftową, spraya warcraftowego. Aha, ty nie masz żadnych kwestii. Jedyną kwestią to masz. Otóż to. Wszystko mamy gotowe, ustawione, zatem klikamy gotów i zaczynamy gierkę. No i na co my czekamy? Co się zbugowało? W końcu beta testy. Tak, to będzie szybka giereczka. Są same boty, to są boty healerzy. Supporti? Supporty? Mam supportów. Przeciwnym teamie też są supporty. U siebie mam, żeby mnie leczyli jak chorego. A w przeciwnym po to, żebym ich szybko zabijał, bo jestem jakby zabójcą, tak? Pokażę wam właśnie, jak na czym polega ten cały śmieszny system. Szprejów i takich tam. Biorę ciebie. Pójdziemy midem, bo tu będą dwie kampy akurat. Tak, wszystko się zgadza. No to teraz tak, wy mi boty nie przeszkadzajcie. Kuźwa. Tu w tym miejscu postawię spraya pod literką T. I widzicie? I co jakiś tam czas, co 5 sekund chyba można spraya użyć, żeby nim nie spamować i poprzedni znika. Kolejna rzecz, którą było była zdobyta przez ognia, a nie widać to, co ona mówi. Słuchajcie. Pod I? O. Pod I. Otóż to. W ten sposób to działa. Sztandary zaraz wam pokażę. Konika widzieliście, jak wybrałem skina, też widzicie, jak wybrałem. Komentatora niestety nie mam, ale zamiast tej babki, co tutaj gada, byłby komentator inny, na przykład bohatera. Dobra. Szybko sobie to przejmiemy. Nie zależy nam na tym, ale dobra. Dobrze, szybko przejmiemy sobie ten fort. Może się uda, może nie. Supporty będą leczyć, zobaczcie, nawet mi ta wieża nic nie robi. O to właśnie chodziło. Dobrze. I co ja w tym czasie mogę mówić? No, odpowiadamy na wasze pytania, ale nagrałem te trzy odcinki, odcinek po odcinku, więc będzie raczej ciężko. Ale co, wiele to nie zmienia. Jedyne, co mogę dodać jeszcze a propos beta testów, to, że cały progres, który tu zdobyliście, zniknie. Z wiadomych przyczyn, jeśli posiadacie już bohaterów na głównych kontach normalnych, to dziwne by było, gdyby mieli dodawać te levele. Po prostu wszystko zostanie zamienione pod nowy system, tak po prostu. Także w ten sposób to rozwiązali i myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, które jest po prostu godne uwagi. Kolejną, myślę, według mnie ważną rzeczą jest to, że będą nagrody za beta testy. O, patrzcie, i mój sztandar się wbił, teraz tak po prostu mówię, nie wiem, czy on będzie cały czas, czy nie, ale się po prostu wbił za to, że ja przyjąłem fort. Sztandar będzie wbijany gracza, który jako ostatni zniszczył, czyli po prostu last hit gracza jest liczony. Więc gdyby zniszczył to bot, podejrzewam, byłaby flaga bota. A że bot nie ma, to byłaby zwykła, tak? Tak po prostu. Od drugiej, trzeciej minuty powinny być te stworki. Zaraz zobaczymy. Póki co solidnie to puszniemy. Na tym nam to zależy. No, sztandar cały czas jest widoczny. I chyba będzie do końca gry. Jeśli się nie mylę, nie chcę wprowadzać w błąd. Ale no, taka pierdoła według mnie to jest, która wiele nie zmienia. Tylko po to, żeby wydawać te pieniążki, to są tutaj. Także mówię, system jest bardzo, bardzo overwatchowy. Co naprawdę już widzieliście wiele razy. Kurde, nie chcę paść. Dalej morale spadaj.
Dobrze. O, pojawiły nam się te bastiony, więc pójdziemy sobie je zrobić. Znaczy bastiony. Mocarnie najemnicy, więc sobie ich przyjmiemy. Boty niech ze mną idą. Ale Pad Thai. Mhm. Dobrze. O, tu bierzemy ich. I po przejęciu ich też się wbije sztandar mój, jeśli ja po prostu stanę na tym podwyższeniu. Więc może tutaj sobie wejdę, żeby było, że to ja jestem jako pierwszy tutaj. Przejmiemy sobie tych najemników, tak? Dobra, przejmujemy. I bach, z nieba spada sztandar. O, widzicie, to akurat chyba przejął bot, bo sztandar jest nie mój. Nie jest ten piękny sztandar. Także no, no przykro. Czyli tak jak mówiłem, po prostu last hit lub osoba, która była jako pierwsza, czy jako ostatnia, coś zrobiła. Logiczne i sprawiedliwe według mnie. Spreje możecie cały czas sami dawać, ludzie tym spamują na meczach. Jak już mówiłem, nic nie przejdzie na wasze główne konto, wszystko zostanie wyzerowane. Ewentualnie dostaniecie jakieś tam gadżety, tudzież pierdoły dodatkowo za udział w beta testach, tak po prostu. W ten sposób to rozwiązali, więc w sumie spoko. Dobra. Boty, wy sobie już ode mnie idźcie. Albo nie, bo wy mi to przejmiecie, nie? Dobra, byłem pierwszy. Mój się musi wbić. Cholera, nie wbił się mój. Szmutno. No dobra, mniejsze to nie jest istotne, ale gdybym ja to sam przejmował, to wbiłby się mój sztandar. Boże, jaki język polski jest trudny, zwłaszcza o pierwszej czy tam drugiej w nocy. No mniejsza. Tak, jeśli macie jakieś pytania dotyczące gry, śmiało możecie je kierować do mnie. Myślę, że póki co jestem najbardziej kompetentną osobą do tego, bo innej nie ma na YouTubie, która nagrywa Heroes of the Storm 2.0. I co? Gameplay też mogę nagrać, nie mam problemu, ale to nie jest emocjonujące, bo to są zadania na boty. Ej, mieliście mnie wspierać, to są moje boty. Morales, chodź do mnie. I Harambe też chodź do mnie. Znaczy Tyrande, przepraszam. Cóż za fatalne przejęzyczenie. Tak, tak, to miało być śmieszne. Hy-hy. Dalej, no, pijmy to. Niepotrzebnie brałem do siebie samych supportów, bo brałem ich z myślą głównie taką, że będą leczyć, ale średnio bym powiedział, że im to wychodzi. Dobra, może zabijmy jeszcze więcej tych jutków. Dobra, mamy 41. Dobra, chodźcie, boty. Przejmiemy sobie pięknie. Znaczy przejmiemy, oddamy klejnoty, kryształy i spuszyjemy to z królówką. Tak? Dobrze mówię? No, Lucio zapadł bit. Poczekamy, aż wszyscy oddadzą. I Lucio, dobra. I chodźcie. Idziemy tutaj. Dobrze. Cóż, widzicie, że sam gameplay wiele się nie zmienia. Tylko tyle, że dodali tylko te kosmetyczne zmiany, jak sztandary, graffiti, kwestie i emotki. Tutaj też możecie używać emotek. O, akurat mam tylko takie. No trudno, ale można, także na spokojnie. Można wszystkiego używać, po to to wprowadzili. Pierdoła, dla mnie to jest totalna pierdoła, żeby tylko wyciągać pieniążki. No ale zrobili to dobrze, bo gracze będą mieli jakiś cel. Nie oszukujmy się, jedynym celem po wbiciu 40 levelu było tylko wbijanie leveli na bohaterów. I tyle, i z tego nie było żadnych korzyści. Teraz ma to jakiś tam, powiedzmy, głębszy sens. Według mnie no nie ma, ale według twórców ma. Skoro tak, ja nie będę negował, nie? Czterech zabitych, więcej zabijaj. Dobra, bijemy to dziadostwo. Fajnie, że supporty nie biją prawie nic. Supporty? W ogóle nie wiem, jak się nawet to odmienia. Supportowie? Supporty? No, co to w ogóle jest? Lucio rozstawił radyjko, które to chyba leczy albo buffuje. No nieźle. Dobrze, już kończymy. Ręce wziąłem do góry. Put your hand up in the air. Tak to wygląda w grze. Wiele to nie zmienia. Jak już mówię, chyba po raz czwarty. Wbijają się tylko sztandary. Graffiti można rzucać i używać tekstów pod literką I, graffiti pod literką T.
O, ekran wyników mi się zbugował. No trudno. Tak to wyglądało. Jeszcze raz przypominam, cały progres, który tu zdobędziecie, on po prostu przepadnie. I dostaniecie pewnie jakieś nagrody, to nie jest pewne, ale zakładam, że Blizzard jest hojny i na pewno będą jakieś nagrody. Także co, to tyle w tym temacie. I dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. I co, do zobaczenia może w kolejnym odcinku, bo te poprzednie dwa, które były i ten są nagrywane pod rząd, mi było tak wygodnie, a jeżeli będziecie chcieli gameplay właśnie z 2.0, śmiało piszcie, z chęcią nagram. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Siemasz. Słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał ci się materiał, to daj suba. Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytulam ci serduszko.